proszę Państwa. Witam Państwa w Polskim Instytucie Kultury w Galerii Elektro. Otwieramy dzisiaj wystawę malarstwa Alecha Smolna pod tytułem Maria Fontanny. Alek studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz kończył Wydział Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych Rzymu. Myślę, że ta jego przygoda z Rzymem wywarła na Alku dosyć duże wrażenie, ponieważ przełożyło się to na jego twórczość. Maluje uliczki, skwerki, place, włoskie. Najbardziej, powiem Państwu, podoba mi się w jego obrazach to, że maluje z nich pewna taka afirmacja życia. Mimo, że gdzie nie gdzie kolorystyka pracy jest dosyć oszczędna. Nie będę dużo mówiła o obrazach, za które tutaj sam artysta nam na pewno ciekawe opowie. Natomiast chciałam rzadko podziękować za tę wystawę, bo tak sobie właśnie wczoraj pomyślałam, jak wyszliśmy, że będę miała cały miesiąc na to, żeby sobie przechadzać się właśnie liczkami wszystkich, tak? Dzięki fundazom i wracać do moich przyjemnych spojrzeń z Włochami. Także serdecznie dziękuję za te obrazy i cieszę się, że u nas zabiście. Także oddaję Ci głos. Dziękuję Państwu. Ja dziękuję Państwu za przybycie i dziękuję Pani Mieczaja, że mnie tu zaprosiła. Zresztą nie znaliśmy się wcześniej osobiście. To tym bardziej to była taka miła niespodzianka i to jest bardzo miło otrzymać takie niespodziewane propozycje. I też cieszę się, że mogę pokazać pracę w takim miejscu, które mi się kojarzy właśnie z Rzymem. Ten pałacyk, który był po szpitalu, tak? Te takie łuki, to na przeciwko, to jest takie podobne miejsce dla tych prac. Często się tutaj ktoś po wystawie, a też po wystawie, co zrobiłem, są właśnie takie różne miejsca, jak na Arko, Rzym, Gozo, czy właśnie jakiś, a tutaj jest obraz Zdrowego Wybrzeża z Bambą. Często skupi się, używa takiej metafory podróży. I to jest ona bardzo trafna, okay? Ale nie jest właśnie, zaraz wytłumaczę dlaczego. Wydaje mi się, że podróż zakłada jakiś cel. Albo przynajmniej jeśli nie cel, to jakąś metodę podróżowania, którą przyjmuje się z góry, czy jakąś trasę pomyślaną. Natomiast w moim przypadku trudno czymś takim mówić. To jest bardziej właśnie takie wałęsanie się. Wagabondando oznacza po prostu właśnie włócząc się, czy wałęsając się bez celu. I tak jak czuję się tym obrazem dokładnie, no to one są takie mało podróżnicze, bo to są często zaplecza z rzeczy, jak właśnie na śmieciarka, czy jakiś skwerek gdzieś na tyłach, czy tak jak w przypadku tego obrazu, to są takie uliczki na polu, które się w ogóle lepiej nie zapuszczać, ale ja na szczęście o tym nie wiedziałem i trafiłem akurat tam w porze kolacji, gdzie tubylcy jakby stołują się, wystawiają stoły i krzesła, po prostu było to jest przedłużenie ich domu i to było niesamowite doświadczenie właśnie tak wchodzić w czyjąś prywatność, z niej wychodzić i w zasadzie nie bez jakiejś wielkiej afery, to było niezwykłe przeżycie. I staram się w ogóle tak podchodzić do swojej pracy, żeby nie zakładać z góry jakiegoś celu czy metody, tylko tak dać się ponieść i trafiać w niektóre miejsca, właśnie trochę przez pomyłkę, trochę przez nieuwagę. Gdybym, tak sobie myślę, że gdybym już wcześniej wiedział, dokąd dojdę, to by
nie było sensu się tym zajmować. Nie bardziej mnie emocjonalnie poszukiwali, nie bardziej niż tej ścieżki. I mam nadzieję, że będzie się tam wybrać. Także dziękuję jeszcze raz i zapraszam na uwagę.